Gość Radia Płońsk. 13 dzień stycznia, godzina 10.30. Paweł Wiewiórkowski, kłaniam się nisko. Kolejna audycja, kolejna rozmowa. Gość Radia Płońsk, a w naszym studiu gości, dobrze myślę Państwu, znany lekarz Płońskiego Szpitala z oddziału reumatologii, Bartosz Fiałek. Kłaniam się nisko. Dzień dobry Państwu, witam. Dzisiaj trochę mniej, drodzy Państwo, o sprawach medycznych, trochę mniej o sprawach koronawirusa. Odetchniemy, panie doktorze, od tego tematu, bo... Kiedyś trzeba. Bo to taki temat rzeka w wypadku naszego dzisiejszego gościa, o którym nam bardzo często opowiada na Facebooku, bądź w różnych programach, czy to telewizyjnych, czy to radiowych. Dzisiaj troszkę o trudnej sprawie, która cię, Bartosz, dotknęła, sprawie hejtu i... można powiedzieć, takiej najgorszej twarzy tego hejtu, której wszyscy stanowczo mówimy nie. Groźby karalne, o których czytałeś pewnie najczęściej na swoim profilu facebookowym. Drodzy Państwo, doktor złożył w prokuraturze już odpowiednie dokumenty, już zeznawał w tej sprawie. No to zapytam cię o tych kilka właśnie szczegółów tego, co już o tej sprawie możemy powiedzieć, o tej trudnej stronie, która w ostatnim czasie cię dotknęła. Tak jest. Nie będziemy mogli aż tak dużych szczegółów podawać z uwagi na to, że trzeba mieć świadomość, że dla dobra postępowania jednak nie powinniśmy zdradzać wszelkich szczegółów w kontekście chociażby osób, które właśnie te groźby, tudzież znieważenia do mnie przesyłały. Natomiast generalnie w ogóle podstawą tego hejtu, czyli takiej mowy nienawiści, jest pandemia COVID-19. Czyli znowu wracamy do tego, czym się na co dzień poza moją ukochaną reumatologią zajmuję, czyli COVID-19, popularyzowaniem wiedzy medycznej na temat COVID-19, ale również szczepień przeciw COVID-19. To wszystko stało się jakby takim zalążkiem, fundamentem hejtu, który zaczął mnie spotykać. Na początku pandemii było go mniej, ale wraz z tym, jak stawałem się, nazwijmy to, trochę bardziej rozpoznawalny, tudzież popularny, i w momencie, kiedy występowałem w coraz większej liczbie mediów powszechnych, ale również mój kanał medialny, mówię o tutaj mediach społecznościowych, się rozrastał i miał coraz większe grono obserwujących, no to wówczas dostawałem coraz więcej tego hejtu. To natężenie było coraz większe. No i tak naprawdę ten hejt dotyczy wszystkiego. To znaczy mamy taką sytuację, w której są bardzo takie, no, z którym już się pogodziłem, zjawiska. To znaczy właśnie sytuacje, w których ktoś mnie wyzywa, obniża mój autorytet, mówi, kim ty jesteś, żeby się w tym zakresie wypowiadać. Z tym już się pogodziłem, chociaż to jest bardzo przykre, no ale wiadomo, będąc gdzieś tam osobą publiczną, trzeba się pogodzić z pewną krytyką, nawet niesłuszną i nieuprawnioną. Później, no trochę gorsze groźby już się pojawiały, albo znieważenia mówiące o tym, że na przykład biorę łapówki, że jestem oszustem, że w ramach tego będę odpowiadał przed sądem na wzór tego Norymberga 2.0, czyli tego, który sądził jeńców wojennych. A co było przekroczeniem tej cienkiej czerwonej linii w twoim przypadku, bo tak jak mówisz, gdzieś to rosło w tobie i w pewnym momencie postanowiłeś powiedzieć nie, postanowiłeś powiedzieć stop. Tak, i to te groźby, czyli generalnie groźby, czyli ten ostatni etap, do którego teraz właśnie podążam przez te dwa pierwsze, przekroczenie tego etapu było właśnie takim przejściem tej cienkiej czerwonej linii, kiedy stwierdziłem wraz z rodziną, ze wszystkimi znajomymi, z osobami, które też gdzieś mi pomagają, doradzają, że jednak no kiedyś trzeba postawić ten znak stop i nie pozwolić do tego, żeby faktycznie to, o czym pisze się w internecie, nie spotkało mnie gdzieś tam na ulicy w Płońsku, czy w ogóle gdzieś, gdzie wyjadę. Więc generalnie groźby karalne, które już mówiły o tym jednoznacznie, że ktoś przyjedzie do mnie, się ze mną spotka i w cudzysłowie pogada, że ktoś będzie, zrobi mi krzywdę z uwagi na to, że propaguje szczepienia, które według tego kogoś zabijają i mają siać depopulację, że ktoś zabije mnie albo moją rodzinę w momencie, kiedy nie przestanę mówić o COVID-zie i o tej sytuacji związanej właśnie z pandemią, ze szczepieniami przeciw COVID-19, o restrykcjach i tak dalej. Czyli generalnie jakby przejściem tej cienkiej czerwonej linii było pojawienie się gruźb, które de facto wzbudziły we mnie i w mojej rodzinie tak dużą obawę, że postanowiłem tymi groźbami zainteresować organy ścigania, no bo jednak ustaliliśmy jednoznacznie, że właśnie w pewnym momencie organy ścigania, niezależnie od tego, czy to jest w internecie, czy gdzieś indziej, no mają obowiązek albo powinny przynajmniej wkroczyć. I tu bardzo się cieszę, że taka sprawa została bardzo szybko procedowana. Złożyłem dokumenty, po kilku kolejnych dniach zostałem już przesłuchany, więc teraz tak naprawdę czekamy na to, w jaki sposób zakwalifikowany zostanie ten czyn, a tak naprawdę trzeba powiedzieć tych wiele czynów, bo to nie tylko jeden komentarz, tylko złożyłem całą, nazwijmy to w cudzysłowie, teczkę komentarzy.
A możemy podać takie trzy najgorsze, które cię tak jakby najbardziej ubiły, które już powodowały... Dwa już podałem, czyli ten jeden, że osoba, której tam ojciec zmarł rzekomo z powodu szczepień, które ja propaguję, przyjedzie akurat ta osoba, miała dokładnie podane dane, że mieszka w Płocku, więc bardzo niedaleko, że mieszkamy blisko siebie, że ja przyjadę i pogadamy sobie na temat tych szczepień, które propagujesz i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, kiedy do ciebie przyjadę, bo mamy blisko i się z tobą spotkam. Pamiętaj, że mój ojciec zmarł z powodu z tych szczepień, więc to było jednoznaczne. Druga groźba, no to faktycznie była ta groźba, która gdzieś tam, którą otrzymałem na maila z groźbą utraty czy pozbawienia mnie zdrowia, życia, ale również mojej rodziny, jak nie przestanę mówić o COVID-19, ale również takie sytuacje, w których ewidentnie mnie zniesławiano w internecie, żeby sugerować, żeby nikt do mnie nie chodził, no trzeba mieć świadomość. Ja jestem lekarzem, więc to jest mój jedyny, ale no świetny, ale jedyne źródło dochodu. Tak więc tutaj w momencie, kiedy ktoś mi będzie robił ten tak zwany czarny PR, czyli ktoś będzie pozbawiał mnie tego autorytetu, ktoś będzie negował moje dokonania, ktoś będzie sugerował publicznie, że jestem złym lekarzem, chociaż nigdy u mnie nie był, no to może dojść do sytuacji, w której ja po prostu przestanę zarabiać, bo ludzie do mnie nie będą przychodzić. Więc to też uznałem, że powinno w jakimś stopniu... Każdy może mnie skrytykować. Ja już się z tym pogodziłem. Natomiast czym innym jest krytyka rzetelna, konstruktywna, a czym innym jest pisanie, że jestem słabym lekarzem i nikt nie powinien do mnie chodzić, kiedy ta osoba nigdy nie miała ze mną żadnego kontaktu. Więc również niektóre komentarze właśnie odnoszą się bezpośrednio do tego publicznego znieważenia mnie i chęci sprawienia, żebym po prostu nie mógł wykonywać swojego zawodu. Tak, same przykłady z różnych zakątków kraju, że gdzieś ta granica pomiędzy tym, co jest w internecie, w sieci, a potem między realem, tym, co jest w życiu, jest naprawdę bardzo cienka i niektórzy ludzie jej zupełnie nie zauważą. W twoim przypadku zdarzyła się sytuacja, że być może na ulicy gdzieś usłyszałeś potoczną łacinę w swoim kierunku, czy jakąś kwestię od razu. Jesteś ogólnie człowiekiem kojarzonym pozytywnie, tak mi się przynajmniej wydaje, ale zdarzyła się taka niemiła sytuacja, niemiły incydent? No właśnie szczęśliwie nigdy. I to też pokazuje to, o czym mówiłeś, że może faktycznie tak z punktu widzenia globalnego w ujęciu całościowym jestem być może pozytywnie odbierany, bo nigdy i no nie chcę oczywiście niczego tutaj za wcześnie powiedzieć i jednak mam nadzieję, że to tak pozostanie. Nigdy nie byłem adresatem gróźb negatywnych sformułowań, kiedy byłem po prostu osobą publiczną, ale chodząc gdzieś tam po chodniku, czy tu w mieście, czy w Warszawie, a mogę powiedzieć inaczej, że wielokrotnie ludzie mnie zaczepiali i mówili, że świetną pracę wykonujesz, że podziwiają to, że dziękują, bo wiele osób na przykład przekonałem do szczepień, wielu osobom rozwiałem wątpliwości, wiedzą, że robię to w wolnym czasie, wiedzą, że za to nie otrzymuję żadnego wynagrodzenia, więc to jest też nieprawdopodobne, że w sieci widzimy więcej tego hejtu, tej mowy nienawiści, tych gróźb, a tak naprawdę w tym realu, czyli w rzeczywistości, ja jak już się spotykam, to spotykam się naprawdę z pozytywnym odbiorem mojej osoby i mam nadzieję, że tak pozostanie, żeby tutaj niczego nie wywołać wilka z lasu, ale mam nadzieję, że tak pozostanie, że po prostu w tym rzeczywistym, realnym życiu będę po prostu w dalszym ciągu odbierany jako osoba chcąca edukować, propagować postawy prozdrowotne, no a w sieci wiemy, niekiedy nie można wpłynąć na te osoby w sposób inny niż właśnie zgłaszając takie komentarze do organów ścigania. Też mam nadzieję, że to zadziała w pewnym sensie w sposób chłodzący te gorące głowy, które gdzieś mi grożą i gdzieś chcą mnie pozbawić zawodu lekarza, życia, postawić mnie przed sądem na wzór norymberskiego. Mam nadzieję, że właśnie to będzie taki, w języku prawnym nawet jest takie określenie jak efekt mrożący. Mam nadzieję, że ludzie w końcu zrozumieją, że doszło do takiej sytuacji, że nawet ja, kiedy gdzieś tam byłem no ostatni w kontekście zgłaszania takich gróźb do organów ścigania, nawet ja nie wytrzymałem. Nawet to mnie i moją rodzinę na tyle zabolało i na tyle się poczuliśmy zagrożeni, że zwyczajnie poszedłem do prokuratury i taką informację, taki wniosek o ściganie z powodu możliwego popełnienia przestępstwa złożyłem. A powiedz jeszcze, bo często celem osób, które wysnuwają takie groźby, one liczą, że ta druga osoba, tak mówiąc kolokwialnie, pęknie, przestraszy się, zrezygnuje ze swojej działalności, ze swoich myśli, które też przekazuje. U ciebie była taka chwila, czytając te podłe, ordynarne hasła kierowane pod twoim kierunkiem, była taka sytuacja, że się chwilę zastanowiłeś, że może dam na wstrzymanie, albo być może, nie wiem, ktoś z twoich bliskich, małżonka mówiła, Bartek, może odczekajmy chwilę, czy jednak gdzieś
czułeś, że musisz to przemóc i nie możesz pozwolić, żeby ktoś absolutnie przesunął twoją granicę, choćby o milimetr. Miałem takie momenty, tutaj nie ukrywam, natomiast, bo to też jest takie wyśmiewanie, na przykład ja już wielokrotnie jestem osobą z memów tych osób, które gdzieś tam chcą mnie negować, czyli robią po prostu jakieś śmieszne obrazki, wklejając moje zdjęcie, gdzieś tam przerabiają moje wypowiedzi, żebym prześmiewczo wypadał, więc tak, właśnie celem, i to jest doskonałe podsumowanie, celem wielu osób, tych, które grożą, ale również chcą mnie w jakimś stopniu przedstawić w sposób karykaturalny, jest to, żebym ja po prostu przestał, czyli robię to na tyle skutecznie, że wielu ludziom utrudniam zbijanie przez nich kapitału, bo miejmy świadomość, że osoby przeciwne szczepieniu, antyszczepionkowcy, oni budują na tym ogromny kapitał, że właśnie działają w taki, a nie inny sposób. W momencie, kiedy ja im w jakimś stopniu zabieram tych ich wyznawców z uwagi na to, że przekonuję, rozwiewając wątpliwości, przekonuję do tego, żeby oni się zaszczepili, no to oni tracą osobę, która może być potencjalnym patronem wpłacającym na ich różnego typu fundacje, stowarzyszenia, organizacje. Dlatego oni mnie tak bardzo nie lubią i dlatego chcą sprawić, robią wszystko, żeby po prostu wyjąć mnie z tego życia publicznego, żebym ja w dalszym ciągu nie był słyszalny i żebym po prostu nie przekonywał innych osób do szczepienia. I tak, miałem wielokrotnie takie momenty w swoim życiu, w których mówiłem, po co ja to robię? Przecież ja za to nie dostaję ani grosza, robię to w wolnym czasie, poświęcając też czas, który mógłbym spokojnie spędzić właśnie z moją rodziną najbliższą, a jednak siedzę, czytam najnowsze doniesienia, interpretuję je, tłumaczę na polski, a później jeszcze z polskiego medycznego, immunologicznego na polski, taki prosty, żeby każdy odbiorca, czytelnik mógł to zrozumieć. Później chodzę do mediów, gdzie jadąc do Warszawy z Płońska, no to też jest czas, w którym tak naprawdę nie dostaję żadnych pieniędzy, bo trzeba mieć świadomość, niektórzy o tym nie wiedzą, ale za żadne wywiady my pieniędzy nie otrzymujemy. Jak jadę do programu do telewizji na P, czy do telewizji na T, to generalnie nie otrzymuję żadnego wynagrodzenia. Po prostu robię to w swoim wolnym czasie. Cieszę się, że mogę ludzi edukować i też dziękuję bardzo, że właśnie media są też skore do tego, żeby zapraszać ekspertów, osoby, które znają się na pandemii COVID-19, żeby właśnie w sposób łatwy tłumaczyli zjawiska, z którymi się teraz mierzymy. I z tego tytułu miałem te etapy w swoim życiu, kiedy mówiłem, nie będę tego robił, nie ma sensu. Ale jednak to hobby, bo ja już to traktuję jako hobby, i ta chęć edukowania była silniejsza, aniżeli to uczucie przykrości, które towarzyszyło właśnie czytaniu tych gruźb, tego hejtu, tego wyśmiewania mnie. I dlatego po prostu cały czas jestem w tym samym miejscu, w którym byłem. Znaczy, cały czas idę do góry, ale w kontekście tego samego miejsca mówię, że po prostu cały czas edukuję, pomimo tego, że jakoś miałem etapy, ale nigdy nawet nie ukrywam, że nie zwolniłem, co też jest bardzo ciekawe, bo miałem też takie momenty, mówię, może przez tydzień nie będę pisał, ale na drugi dzień wstałem, otrząsnąłem się, można powiedzieć, i na nowo zacząłem publikować, bo jednak mam bardzo dużą rzeszę odbiorców, którzy to doceniają. Oni sami nawet pisali, jeden dzień nie opublikowałem czegoś, mówiłem, Bartek, czy coś się stało, nie przejmuj się, jak coś, to możemy pomóc w jakimś zakresie, ale chłopaku, nie poddawaj się. Więc jest bardzo dużo takich informacji, które otrzymuję, stąd mówię, to jest silniejsze co od tej przykrości i tego smutku, który jest jednoznaczny w moim życiu, kiedy po prostu odczytuję różnego typu nabijanie się ze mnie, tudzież grożenie mi, ale szczęśliwie na razie na tej szali znacznie cięższe jest to, że jednak chcę edukować i chcę realizować swoje hobby. No to czekamy, drodzy Państwo, na rozwiązanie tej sprawy. Pamiętajmy, że tego typu groźby są zagrożone karą pozbawienia wolności. Po to mamy głowę, żeby z niej korzystać i żeby pamiętać o tym, że tego typu zachowania są absolutnie zabronione. Gościem Radia Płońsk był Bartosz Fiałek. Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Człowiek, który myślę, że już wygrał z hejtem, a z hejterami jeszcze troszeczkę powalczy przed wymiarem sprawiedliwości i jak to się skończy, to o tym będziemy też Państwa informować. Nisko się kłaniam, dziękuję za rozmowę i do usłyszenia przy okazji kolejnej audycji. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.